Ja, bo ja się nie pierdolę, kurwa. Tak, bo masz małego troszkę. Ty masz, kurwa, małego. A nie, nie, super. Możesz się schylać, akurat dobre ujęcie mam z tyłu. Powietrze wychodzi tak i zobaczcie teraz, co się będzie działo. Po prostu odsłania się nam przynęta, kulka, którą tam widzicie. One są ochylne. O Jezu, Olek. O Jezu, Łukasz, robaki jadłeś. Wszystkie są zacięte w dolną wargę. To znaczy, że ryba po prostu, następuje ten efekt samo zacięcia się ryby. Ona, pobierając metodę z dna, podnosi ją i w dolną wargę po prostu się wbija haczyk. www.wędkarstwolucio.pl. Ryby. Witamy z Olusiem z pokładu. Mamy 22 marca, godzina 6:30, 10 stopni na zewnątrz, już widać słoneczko wychodzi. Dzisiaj chyba będzie bardzo upalny dzień. Na razie w kurtkach jeszcze jesteśmy, ale zaraz je ściągniemy. Jedziemy na stawy i uwaga, bo tym razem będzie to komercja. Jak wiecie, no teraz w Polsce nie ma za bardzo brań. Próbowaliśmy, nasi koledzy, znajomi próbowali na spinning, nic się nie dzieje, na białą rybę, no to delikatnie biorą jakieś maluszki. No a my wybieramy się na grubą rybę jak zwykle, na grube karpie i tu pygi i uderzamy. Gdzie? No to zaraz zobaczycie. Są już przed nami chłopaki, tam jak widzicie pierwszym samochodem, Szewczykiem, Mapet z Gofem jedzie, za nimi Toyotko Bartusz. Także dzisiaj mam trzy samochody, uderzamy. Nawet gdybyśmy mieli pływać za tymi rybami, to coś złapiemy. Coś musi. Tak. Dynowie koło semaforu. Co niektórzy powinni rozpoznawać, dojeżdżamy tutaj na staw, tak zwany staw Obudomina. To jest łowisko komercyjne, dzisiaj będzie komercja. I podjeżdżamy. O kurde, trzeba tu przyspieszyć będzie. Reksiem to bym może bez problemu tutaj się szmychnął, a niskim kombiaczkiem to troszkę gorzej. O. Jest właściciel. Nie woduje tą Toyotę. Cześć. Właściciel. Później pogadamy, nie? Dobrze. Tu za nim stan. Oczywiście, fajno. Kurde, no tu nawet tu mogę jeszcze. Zapowiadam. No i jesteśmy. Staw, jeżeli chodzi o głębokość, tam na stronie internetowej dałem mapkę z głębokościami stawu, ale tak, dla tych, którzy są pierwszy raz, chciałbym powiedzieć, że ta strona jest generalnie płytsza, z drugiej strony, to znaczy ta jest głębsza, przepraszam, z drugiej strony jest troszeczkę płycej, są dwie górki podwodne, to trzeba sobie zlokalizować, jeżeli ktoś na mapę nie popatrzy. Ja nie będę wszystkiego tłumaczył, bo zabawa by była po prostu mniejsza. Także w praniu wszystko wyjdzie na tym. To tylko. A jakie głębokości tam na końcu, tak mniej więcej? To jest tak, około 1,5 metra, 1,20 m. No jest zróżnicowane, nie ma po prostu dna jednolitego. To jest staw był budowany dla mnie, także po prostu dno jest zróżnicowane. Specjalnie zrobione w taki sposób, żeby nie było łatwo. I także proszę wybrać sobie miejsca, jeszcze dla wędkarzy, dla tych, którzy jeżdżą, wiedzą, że tam, gdzie jest wydeptane, tam przeważnie wędkarze siedzą, więcej nic nie mogę dodać. No i co dzisiaj macie ciekawego? Chłopie, co my cię nie mamy się zapytać, będzie łatwiej. Dzisiaj jest ten. Do wyboru do koła. To później chyba to nagrałem. Wszystko, no. Człowieku, wszystko. Nie wzięliśmy białych robaków tylko. Wiesz, baliśmy, że jest, że zeżre. Przyczyn technicznych nie wzięliśmy białych.
I co Bartuniu przywiózł? Jak zwykle. No i co nie przywiózł? Sprzętomania i gadżeciarstwo. Nie, nie ma gadżeciarstwa, jest złowienie. Cały bagażnik sprzętu, jak zwykle. No. Co ci pomóc wziąć? Te dwa biedelka, albo jedno, jak chcesz filmować. Wybraliśmy takie stanowisko z tego względu, że jak to Tomek przed chwilą powiedział. 9 metrów na sekundę wiatr z południa dzisiaj. Że będzie wiało. Chodzi o to, żeby w plecy wiało, nie? A nie w buzie. Micromarine Black Pellet 2 mm albo 1,5, nie pamiętam. Wersja sucha. Ale daje. I wersja mokra. No i co, dlaczego tak dwie wersje masz? Znaczy, no tak wygląda suchy, tak. Aha, jest zmęczony, nie? Myślałem, że będziesz na dwie. Druga wersja, nie, no mam drugą wersję, zaraz zrobię drugą wersję, po to, żeby zanęta no, troszeczkę inaczej wyglądała, będzie taka czarno, jeden jest czarny, ten, a drugi jest jasny. I dzisiaj dla jasności chłopaki pokażą metodę chyba, o którą bardzo dużo ludzi prosiło też po tym ostatnim filmem, czyli angielską metodę The Method. Masz, to są te dwa same pelety, jeden jest 1,5 mm ten czarny, Micromarine Black Pellet i 2 mm. Obydwa pelety mają różną, jak to powiedzieć, nasiąkalność wody. Dlatego czarny moczę wcześniej, bo już wiem z doświadczenia, że dłużej potrzebuje się namaczać. Natomiast jasny wystarczy, że go tylko przeleję wodą, odcedzę na sitku, którego dzisiaj niestety zapomniałem, będę musiał coś kombinować. Nasącza się wodą bardzo szybko. Da to taki efekt, że będzie fajnie wyglądać jak takie czarno-białe, jak szachownica. Zobaczycie później, jak już to będzie wszystko pomieszane. To powinno to fajnie wyglądać. Pelet moczymy w wodzie teoretycznie tyle, co ma średnicy, tyle minut powinniśmy moczyć. Tylko w tym momencie jest tak, że naprawdę sprawdźcie sobie, ile czasu wchłania wasz pelet wodę, bo ten bardzo szybko wchłania wodę i bardzo szybko można go rozmoczyć, natomiast ten potrzebuje czasu, żeby się nawilżyć. Także ten namaczam wcześniej, odstawiam i zajmuję się robieniem zestawu. Ale byłby jakby wpadł do wody. No to by był dobry film. Może się poświęcisz. Tak, jak będzie 20 tysięcy subskrybujących kanał. Tak jak mówiłem, ten pelet troszeczkę szybciej chłonie wodę, także zalewamy go. No i teraz pasowałoby przelać to przez sitko, ale nie, niestety nie mam sitka. Spróbujemy coś tutaj kombinować w postaci. Mateusz, chodź mi pomóc na chwilę. Pomóż mi. Weź tak zrób, żebyś ten dołek taki zrobił. Przelejemy to przez ręcznik. Tylko właśnie nie chcę całego ręcznika moczyć. Trzeba to bardzo dobrze odcedzić, żeby woda zeszła. Postaw pojemnik i musi odcieknąć, no. Jak ser teraz. No, to jest po prostu radzenie sobie w warunkach polowych, jak czegoś zapomnisz. No niestety, nie wiem, wczoraj nie zdążyłem się szybko spakować, bo mieliśmy imprezę firmową. Tak, rocznika nie będziemy potrzebować. Mieszamy obydwa te składniki i czekamy. No są dosyć mocno teraz nawilżone. Pelet sobie będzie pochłaniał wodę. W razie czego, jeśli się zrobi za mokre, wysypujemy suchego peletu. Jak za suche, no to dowilżamy spryskiwaczem. Przy takim wiecie, ten pelet powinien się szybciej wysychać, także trzeba będzie go pewnie domaczać kilka. A ten biały to jest jaki smak? To są te same zapachy, no to są pelety rybne, tylko inną ma konsystencję, inaczej pewnie jest prasowany, skoro ma 2 mm, a tamten 1,5 inaczej jest prasowany. Jak inaczej jest prasowany, to inaczej będzie chłonął tą wodę. Zobaczymy, na razie niech będzie tak, jak trzeba będzie dodać więcej wody, dodamy wody. Trzeba będzie dodać jakieś sypki zanęty, żeby go bardziej przesuszyć, to będziemy dodawać suchej zanęty. No i teraz pelet sobie namakam i możemy się zająć przygotowaniem stanowiska i przygotowaniem zestawów. Mój zestaw na dzisiaj to Windcast Divey. Wędka o ciężarze wyrzutu do 150 gram. Jesteśmy na łowisku komercyjnym, więc podejrzewam, że no, masa ryb, które mogą dzisiaj paść, będzie dosyć znaczna.
więc chciałbym dysponować zapasem mocy, aczkolwiek wędka do 120 gram też powinna obsłużyć te ryby. Wiadomo, że walka może trwać dłużej, ale zobaczymy. Kołowrotek do metod feeder z wolnym biegiem, czyli po zarzuceniu ustawię wolny bieg, żeby ewentualnie biorąca ryba nie porwała mi wędki, bo takie sytuacje często przy tej metodzie mają miejsce. Żyłka, tu prawdopodobnie jakaś 22-23, nie pamiętam już dokładnie która, trabuko na pewno. No i koszyk metod feeder Drenana ze specjalną formą do tego. Jest to, na dzisiejszy wiatr wziąłem wersję 45 gram i specjalna forma do tego. Ile gram? 45 gram. Jest to największy w tej, jest to największy, najcięższy koszyk i do tego forma, która pozwala, to tworzy jedność, całość, to jest cały zestaw. I tutaj na końcu masz też tą quick change bit, tak? Nie, na końcu jest specjalny, to już jest dostarczany w tej formie koralik, który wygląda mniej więcej tak. To zakładamy przelotowo, tu jest na zasadzie zwykłej pętelki. Ściągamy taką gumkę zabezpieczającą i zwykła pętelka, tu jest na końcu. Zakładamy, zaciągamy, zabezpieczamy tą gumką i z drugiej strony założymy przypon. W tym przypadku, żeby było szybciej, to można założyć już przypon gotowy, który mam z poprzedniego mówienia. No i może to być, nie wiem, różowy pop-up. Zwykły karpiowy haczyk. Karpiowy zestaw z kulką pływającą, krótki przypon. Przypony generalnie, zasada jest taka, że nie powinny być dłuższe jak jakiś cal, czyli 2,5 cm więcej niż ma koszyk do metody. W tym przypadku jest przypon dokładnie długości koszyka do metody, także będzie to powodowało braki jakichś tam splątań. Czy generalnie ogólnie zasada łowienia na metodę jest taka, że zanęta jest zatopiona, co zobaczycie później w filmie, zanęta jest zatopiona w koszyczku, przepraszam, przynęta jest zatopiona w koszyczku, także będzie praktycznie niewidoczna, haczyk będzie schowany w zanęcie, ale to już później po załadowaniu. Tomek, sam robiłeś tam przypon, czy to jest jakiś... Nie, przypon sam robiłem, zwykły karpiowy węzeł bez węzła, kółeczko to jest typowy zestaw do pop-upów, karpiarze na pewno będą wiedzieli, o co chodzi, no i stoper na końcu zakładany przez, zakładany za pomocą igły. A to jest, jaka to jest plecionka? Prawdopodobnie ProLogic 15 funtów albo 20 funtów. Nie pamiętam dokładnie, no ale około 20 funtów. Żyłkę główną o wytrzymałości 5 kg. Powinno to wystarczyć. Ale to jak ryba na przykład weźmie teraz, nie, na logikę, no to ona nie zerwie tej, plecionki, nie? Tylko żyłkę. Teoretycznie, żeby nie zerwała, to trzeba ustawić hamulec. No trzeba tak ustawić hamulec, żeby oddawał żyłkę. Jak zaciśniemy się do końca, zaciśniemy za mocno hamulec, no to tak, no w tym wypadku pęknie żyłka i ryba zostaje z haczykiem i tracimy zestaw. No ale generalnie co powoduje ten klips? Ten klips powoduje to, że nawet jak się zerwie żyłka powyżej tej metody, ryba zaczepi gdzieś o brzeg i pływa tylko z tym. Generalnie wędkarz, który ją złowi następny, uwolni ją od tego, albo ona po prostu sama z czasem uwolni się z tego zestawu. Na pewno nie spowoduje to jej śmierci. Jeszcze jedno pytanie o kulkę. Czemu ona taką fluo łowisz? Znaczy nie, no to jest zbiornik komercyjny. Generalnie typuję, że później założę, później pokażę, jak się zakłada kukurydzę na specjalnie przygotowane zestawy. Kukurydza na włosie, kukurydza cuka, twarda kukurydza o różnych zapachach. Tam całą baterię na stoliku można zobaczyć. Pokażę, jak się zakłada. Tylko teraz na szybko po prostu chciałem pokazać, jak załadować koszyk, wyrzucić i próbować coś łowić. Zaraz sobie jeszcze pójdę po proce. Zobaczymy, dokąd dostrzelę peletem i generalnie to będzie moja odległość łowienia dzisiaj. Czyli ile się da? Procą dostrzelić pelet. To znaczy tam, gdzie dostrzelę pelet procą, w tamtym miejscu będę kładł zestaw. Jest to zbiornik komercyjny, typuje, że po prostu już ryba ta jest wszędzie. Powinna, teoretycznie powinna być wszędzie. Zobaczymy. Właśnie wygląda ten łącznik przy metodzie Drenana. On ma ten sam zaczep z jednej i z drugiej strony. Czyli po prostu pętelka. Zaczepiamy to i zsuwamy.
I to ma wejść ten koralik w środek. Tu jest ta specjalny otwór. A czy to, ty masz przypon zwykły z żyłki? Tak, nie, to jest żyłka, normalna żyłka. Na końcu tej żyłki jest zrobiona pętelka, czyli typowy zestaw. Mapet łowi na pelet, ja będę łowił na kukurydzę, zobaczymy. Czyli masz igłę. I na końcu jest ten kolec. I teraz tak. Ale co ty tutaj masz rurkę założoną na... Czekaj, ja tego nie zakumałem. Jest haczyk. Jest haczyk, jest wyprowadzona żyłka, jest pętelka, nie? Mhm. I na końcu tej pętelki, w tej pętelce masz zamontowany ten kolec. Chodzi o to, żeby łatwiej było nakładać, bo można zaczepiać tym szydełkiem, nie? Tak. I ściągać z szydełka. Natomiast ten kolec jest... ułatwia sprawę, bo po prostu przekuwasz, wprowadzasz. Mhm. I powiedzmy, masz jeszcze... To jest taki typowy zestaw startowy nasz, czyli żółta kukurydza i kontrast. I wprowadzasz drugą, nie? I wtedy to ściągasz. I tak to domyślnie wygląda. Pokaż. Aha, czyli to po prostu się tak zablokuje. Tak, blokuje się. Bo niektórzy blokują to czasami. Zwykły taki stoper kumon. Co? Dokładnie, a możesz to zastąpić czymś innym, jeżeli tego nie masz, bo to może być trudno dostępne u nas. Zostawiasz pętelkę pustą i albo stoperkiem, albo kawałeczkiem jakiejś trawy, ludzie też montują to, albo nawet białym robakiem. Białego robaka w pętelkę wprowadzasz, naciągasz tu kukurydzę, on blokuje. I teraz... Pokaż jeszcze kukurydzę, jakie to łożone. Wiesz co, to jest... My mamy troszkę różnych, no to są ogólnie cuki. Truskawka, a to jest nasz przepis. To jest kukurydza, która dała nam wyniki na łowiska, gdzie praktycznie nic się nie chciało dziać przez pewien czas. Opakowanie już pleśnieje, ale kukurydza jest cała. Dlaczego? Dlatego, że jest zalana żołądkową gorzką. Położę? Kochaj. Miałem jednak... No, normalnie. Miod, jak miód, nie? Nie, ale alkoholem jest, mi nie czuć. To jest kukurydza miodowa, zalana żołądkową gorzką. No i czasami... Ale mówił mi Andrzej, że teraz producenci robią kulki proteinowe na karpia właśnie z alkoholem na zimę. Tak. Że jak jest zimna woda, to zdecydowanie na alkohol podnosi. Mhm. Warto, tutaj Tomek już nęci. To będzie nasza odległość łowienia. Mniej więcej wiemy, jak będziemy łowić. Weź Mateusz, sobie poleci troszkę dalej. Widzisz gdzie? Tak żebyś wiesz, tak żebyś ustawił odległość na... O, rozsiewa się na bok. Za daleko. A nie, dobrze. Ciut za daleko, bardziej ciut, w lewo. Ciut za daleko. Tylko w lewo bardziej. Ten jest cięższy pelet, zauważono. To jest skopeks. Wiesz, że w przypadku tylu ryb, co jest tutaj na łowisku, dobrze będzie też rozsiać to, nie? Na jakiejś przestrzeni. No ale patrz, mniejszy pelet dalej leci. No właśnie. Większy. może cięższy. Albo lepszy. Balistyki. No. Co jest teraz? O, teraz to poleciało w ogóle. Dziwnie. No to nic, dobra, jest niedaleko, tylko już Mateusz za daleko. No tak. No troszkę, jeszcze trochę. Lepiej małymi porcjami strzelać. Dobra, jest rozsiane. Jeszcze trochę z kopeksu. A tutaj jeszcze Tomek pokaż, bo to jest ten sam pelet, który wcześniej robiłeś, tylko grubszy po prostu. Znaczy się, jest tak, jeden zapach jest jakiś rybny, a to jest na pewno skopeks. Na kilogramy w Liderze kupiony. Bardzo fajny pelet, bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie. Ściągał mi ryby na łowisku, na którym mówiłem, na metodę. Bardzo charakterystyczny zapach z kopeksu. No teraz to co robię, to mówię, przylęciliśmy miejsce, określiliśmy odległość łowienia. Z racji tego, że jest to zbiornik komercyjny, ryby powinniśmy po prostu ściągnąć w jedno miejsce. Zalęciłem to miejsce, zaraz określimy sobie odległość łowienia, będziemy zarzucać. Witam wszystkich. Martka chyba poznajecie z raz na filmach. Na którym to ostatnio Martka było? Na zawodach chyba, nie? To gdzieś ty były? Przygotowywałem się na dzisiaj. Dobra, dwa słowa. Jeżeli chodzi o nęcenie, to sama ziemia z aromatem, żeby zrobić dywan, na którym będę się opeletem.
Z jakim aromatem? Karpiowym. To jest taki konopny troszeczkę, taki z pieczywkiem fluo. To możecie sobie, nawet powąchać, jak to pachnie. Tu jest tylko, troszkę aromatu, a tak to jest sama ziemia. No taki leszczowy, to bym powiedział nam. No, delikatnie. Najważniejsze jest, że jest tutaj konopia i to będzie wabić troszeczkę tym zapachem ryby. A to jest, sorry, czy to jest ziemia taka do kwiatków? Co nie, się daje? To jest ziemia do nęcenia. Aha. Można w sklepie wędkarskim kupić. Aha. Troszkę pieczywka i z tego właśnie kulkami będziemy strzelać, żeby też z procy ile doleci, na takiej odległości będziemy łowić. Ja przynajmniej tak będę łowił. Dodatkowo do tego będę nęcił peletem. Część peletu już mam namoczoną w domu po to, żeby on szybciej zaczął pracować, a resztę będę strzelał, więc już nie namoczonym, więc on się będzie rozmakał w trakcie łowienia. Czyli systematycznie będzie to na ten. Jeżeli chodzi o kije, to Team Dive'y, przepraszam, Windcasty obydwa, Team Dive'y to chciałbym mieć. 150 gram wyrzutu, jest to komercyjne łowisko, gdzie są duża populacja dużej ryby, więc taki mocny kij, no jak siądzie karp na 5 kg 7, to nie przeszkadza, że jest taki mocny na stawie. Fajne jest w tych kijach to, że mają podwójną stopkę na przelotkach i przelotki są dosyć duże na szczytówkach. Dlatego jak na przykład łowimy na dalekich odległościach, gdzie będziemy potrzebować zamontować przypon strzałowy, to swobodnie on będzie nam przechodził przez przelotki. W mniejszych pikerach nie mamy takiej możliwości, bo czy tam w federach, gdzie jest mniejsza przelotka szczytowa, bo po prostu zablokuje nam się ten przypon strzałowy i urwie nam przelotkę albo zestaw. Także tak to wygląda. Kołowrotki, leksy, też dive'y. Są to kołowrotki typowo spinningowe, też odporne na morską wodę, natomiast one są też do dalekich wyrzutów i można je wykorzystywać do metody gruntowej. Ja się zdecydowałem je używać do federów. To co najważniejsze to tak, 4 stalowe łożyska i najfajniejsze jest to, że mają nasączoną olejem uszczelkę, czyli nie przedostają się drobinki kurzu, pyłu ani drobinki soli, jak się łowi na przykład na morzu, prawda, do środka. Jeżeli chodzi o zestaw końcowy, to tutaj jest koszyk Drenana. Bardzo dobry koszyk, fakt, że jest dużo droższy niż zwykłe koszyki w sklepach, natomiast wystarczy popatrzeć, co się z nim dzieje, jak się go położy na bok. On się automatycznie odwraca. No i zestaw końcowy na włosie. Jest tutaj pelecik halibutowy z łącze z mięsem. To jest mięso ananasowe, tak to wygląda. Takie kwadraciki? Tak, to jest mięso ananasowe i to łączę właśnie z peletem. To akurat z Anglii sprowadziłem sobie, więc taki, to jest taki pelecik. Halibutowy tak samo. Aha, to standard. Akurat tutaj mam Prestona, ten podajnik. To jest podajnik Prestona, 30 gram wyrzutu, na dalekiej odległości będziemy łowić, więc większy nie jest potrzebny. Również przelotowo jest zamontowany. No i tutaj mamy na włosie białe robaki. Taki kłębek, a to jest na tej sprężynce? Czy... Tak, to jest, to jest na sprężynce i teraz pokażę jeszcze, jak to dokładnie wygląda. To jest coś takiego. Natomiast drugi zestaw, jak będą faktycznie większe ryby wejdą w łowisko i będą lepsze brania, to jest jeszcze... zestaw z inną sprężynką, tylko tutaj już jest łączenie kulki z robakami. O, tak to wygląda. Quick change, to znaczy tu jest stoper. Naplatam kulkę, sprężynka mi się troszkę zwija, na której są białe robaki oczywiście. Aha. I one oplatają kulkę. Tak i jakby. Tak podpiera po prostu tą kulkę, robaki podpierają kulkę. Robaki jakby tworzą czapkę dla kulki, nie? I kulka sobie w ten sposób tutaj już. Jak to sprężynka jest zamocowana? Po prostu przywiązana jest. No, odpowiednim węzłem i można łowić. Także... A tak czy jakieś plecionki konkretne używasz do robienia tych przyponów, czy...? Wiesz co, plecionkę zostawiłem w domu teraz, ale nie Infinity może to jest... Ale tu chodzi o grubość jakoś, na przykład, ona jest miękka. To jest 25 lb. Aha. Do 25 lb. Jest dużo tutaj, łamańce są też tak samo. Bartek, jeszcze kolor plecionki ma znaczenie? Bo ty masz, widzę, zupełnie inny, ty masz zielone takie, można powiedzieć, jakby...
kolory, nie? A tam widziałem, chłopaki mieli takie bardziej właśnie czerwone, jak tutaj coś miałeś, nie? Takie brunatne. Bo tam słyszałem takie opinie, że to nie ma znaczenia i że to się do dna chyba też powinno dostosować. Powiem tak. Ja nigdy nie sprawdziłem, jak to wygląda w praktyce, że na przykład kolor dna jest ciemny, czyli czarny, jakiś torfowy. Ja używam zielonej plecionki, bardziej widocznej, żeby miał mniej brania. Nie zauważyłem czegoś takiego. Także no, mam taką i z takiej robię przypony i łowię ryby. Fakt, że akurat jakichś spektakularnych wyników nie ma, jeżeli chodzi o wielkość ryb, bo 8, 15 nie łowię akurat. Natomiast jeżeli chodzi o, tak jakbyśmy na Wólce, prawda, co łowiliśmy karpie z Tomkiem, no to ja miałem taką plecionkę. Tomek, jaką miałeś plecionkę na Wólce, jak łowiłeś? Tą samą, co tu masz? No i była noc, Tomek złowił 4 karpie, ja 3, więc to nie jest jakaś różnica, tak? W ciągu dnia Tomasz miał może troszkę, a to nie, bo to mówimy o twoich zawodach, tak? No to w ciągu dnia nie łowiliśmy, nie było brań, a w nocy Tomek złowił 5 karpi, ja złowiłem 3. Więc jakby kolor plecionki nie powodował, że ja miałem w ogóle brań, nie miałem, a Tomek na przykład miał więcej. Tak to wygląda z mojej strony. Jak będzie ryba, to zapraszam. I jeszcze tylko jedna rzecz, tak? Bo tutaj do metody, co, też ziemię dajesz do metody i do kaszyczka? Wiesz co, tutaj mam, czekaj, tam, gdzie tu mam, w aucie akurat zostawiłem, ale teraz daję na razie ziemię właśnie z tym aromatem, natomiast mam jeszcze, jak się nic nie będzie działo, miks, taki stick mix do trapera, do metody i wtedy będę go rozpakowywał i próbował. Na razie zostawiamy tak jak jest. Niektórzy się boją, że robaki zgniotą na przykład, jak do metody wsadzają, tak? Że jak ubiją je, to wtedy się robale to się pogniotą. No, mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby je zgnieć jakoś, żeby się potem nie ruszały. Także ja się akurat tego nie obawiam. Wyciskam, mamy w ten sposób już cały zestaw gotowy do łowienia. Jak widać, ruszają się i to bardzo. Nie ma z tym problemu. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest rozpuszczalność peletu w wodzie. Znaczy, po jakim czasie następuje tak zwane rozbicie tego peletu, ładowanie zestawu. Zestaw z kulką. Te metody Drenana mają to do siebie, że tu jest takie zagłębienie po środku. Nie wiem, czy dasz radę to. Widać. W tym miejscu jest zagłębienie. To jest miejsce, w którym cały czas kładziemy przynętę. Kulka w to miejsce. Zasypujemy peletem do pełna. Zamykamy, uciskamy. Wygląda to tak. W tym momencie sprawdzamy sobie, jak zestaw pracuje pod wodą. Wpada do wody i patrzymy, ile się rozbija. No powiem tak. Ten zestaw rozbija się za szybko. Trzeba go dokleić. Stąd pewnie Mateusz jest słabo z braniami. Bo jeszcze dosłownie zajęło kilka sekund, tak, zanim... Nie zdążył opaść nawet... Tak, nie zdążył opaść. My łowimy na wodzie jakieś 1,5-2 metry. No to jest zdecydowanie za sypkie. Więc tak jak mówiłem przedtem, bierzemy nasz pelet. Bierzemy pelet. Tylko chuda miska. Jest za szybki zestaw. Bierzemy pelet, wodę, robimy jeszcze raz mieszanie tego. Zestaw wyciągnę. Nie, odrobinę wody, dosłownie, żeby tylko przemoczyć ten pelet troszkę i dosuszymy go za chwilę i doklejemy go zanętą. Specjalnie wziąłem tutaj gotowy też, żeby pokazać. Jak się komuś nie chce bawić w pelety, albo ktoś uzna, że pelet jest za drogą przynętą do metod feeder, można kupić gotowe miksy. Ja w zeszłym roku poznałem takie miksy Trapera, 15 zł za, ile to jest, kilogram.
Tak, 15 zł za kilogram. Spokojnie na jeden dzień zasiadki wam wystarczy. Jeśli łowicie na pelet i mieszacie to z miksem, to wystarczy pewnie na dłużej. Chcemy czymś to rozciąć. Standardowe rozcięcie. No ale to nic. Jest o zapachu halibuta. No generalnie pelet, na którym łowię, też jest o zapachu halibuta. Mało tego, ten pelet, ta zanęta, jak zobaczycie, ma tutaj dosłownie kawałki drobiny ryb. Są po prostu, podejrzewam, małe rybki jakieś takie ze strefy przybrzeżnej. Resztki ryb, tak. Przysuszone, pomielone. W tym momencie spowoduje to, że ten pelet bardziej się sklei. Zaraz zrobimy ponowną próbę. Mateusz, mógłbym cię prosić o wodę? Ja ci wezmę. Tylko czekaj, żeby wyciągnąć. Weź tam ten głębszy, no. Na pełni. I w tym momencie jest to doklejone bardziej. Ta zanęta sypka powoduje, że ten pelet bardziej do siebie przylega. Jest to bardziej wilgotne. I powinno się to inaczej troszeczkę zachowywać. Robimy ponowną próbę, czyli tak jak mówię jeszcze raz, specjalna forma, drenana, kulka cały czas w jedno miejsce, zasypujemy, uciskamy, dociskamy i zestaw wędruje do wody, opada na dno i patrzymy, co się dzieje. No już teraz troszeczkę dłużej czasu potrzeba na rozpuszczenie tego i to jest dobre, bo tak, przynęta opada sobie na dno, te 2 metry one tam opada, w 2 pewnie sekundy, 3 sekundy znajduje się na dnie i powoli widać, jak się uwalniają drobiny tej sypkiej zanęty, a zobaczycie za chwileczkę, po około minucie, dobrze skonstruowana zanęta, dobrze skomponowane te składniki i nawilżone, powinny po minucie zacząć się oddzielać, zacząć się rozsypywać na boki. I w tym momencie to całe działa, ta bomba taka, ta federowa, działa jak jedna wielka po prostu przynęta, gdzie karp przypływa i zaczyna w tym żerować. Już widać, jak pelet zaczyna się oddzielać, zaczyna się rozsypywać. No. Zaczynają drobiny, te tłuste, które jeszcze nie są nawilżone. Widać, powietrze wychodzi. Powietrze wychodzi, tak. I zobaczcie teraz, co się będzie działo. Po prostu odsłania się nam przynęta, kulka, którą tam widzicie. Odsłania się, po prostu pojawia się na wierzchu. Powiem tak, jestem w 100% przekonany, że teraz po zmodyfikowaniu tego peletu, jak wrzucimy do wody, to maksymalnie 10 minut i możemy się spodziewać brania. Tak stawiasz? Tak stawiam. No zobaczysz. Już wiem, dlaczego teraz nie było brania. Prawdopodobnie pelet opadł na dno i pusty koszyk spadł na dno. W tym momencie jest bardzo dobrze skonstruowane. Opowiadaj o pelecie, kurwa, zamiast łowić. Bartek, to się nagrywa. No ale mało tego, no teraz ryba sobie po prostu przyjdzie, będzie w tym dziobała, zacznie tą pływać kulkę. Pływać koło tego, wystarczy. Tak, wystarczy, że zaczną pływać koło tego i po prostu to kulka wypłynie na wierzch, zostanie zasana przez rybę. Taką przynajmniej miejmy nadzieję. A teraz tą kulkę zmieniłeś na jakąś inną? W tej chwili mam kulkę o smaku z brown and pepper, czyli ochotka i pieprz. Taki bardzo ostry smak, charakterystyczny zapach. No zobaczymy. Zarzucamy wędzisko. Będziemy widzieć. Te ryby się wstydzą, wiesz. Tak, widzą kamerę i nie chcą. Widzą kamerę, widzą takie, wiesz, metody takie. Zestawy, których dotąd nie widziały. Różnie może być. Po prostu nie chcą brać udziału w filmie Łukasza i tyle. Tak samo, cały czas kulka w jednym miejscu, haczyk do tego. Można sobie teraz przez odpowiednio mocne albo słabe dociśnięcie regulować czas rozsypywania się tego peletu na dnie. Ja troszeczkę specjalnie teraz mniej docisnąłem, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś reakcja ze strony ryb. No i tak jak mówię, jest zaklipsowany zestaw. Zarzut, wędzisko do pionu. I czekamy. Jako stoper włączamy, to się zmieni. Polski.
pierwsze branie konkretne, zacięte. Bartek w kulturze? Przepraszam. Jak sam. Nie, no ja, patrz jak pracuję. Spokojnie, chłopie, to Olo, wsadź. On to jeszcze zerwie. Wsadź, wsadź. No to może być jamur. Nie, kasz. Niżej, niżej, niżej. O, i do góry. Pięknie, do góry. To jest właśnie moc łowiska komercyjnego. I umiejętności. Maty nikt nie wziął? Jest mata. Jest mata. Chłopie, na łowisku komercyjnym. Na moc ją. Lampasik? Dobra, dobra. Bartek, ale problem będziesz miał. Gdzie? Bo do młynka nie wejdzie. Nie, Bartek Walki ostatnio kupił młynek. Nie! Nożyki miał pierwsze potrafi. Nie mamy taką dużą patelnię, że w całości pójdzie, nie? Kupię ja wędzarnik, kupię specjalnie. Metoda, taki przypon i kuleczka. Pływak. Tego zdjęcia musi być. To nie. No. Weź nie rób tyle dzióbka, to nie na zdjęcia na Facebooka. Daj mu telefon w Sweetfocie, nie wiem. Co jest, nie mogę zdjęcia zrobić, no szlak mnie trafi z tym nie aparatem. Nie ten guzik. Wyłącz nagrywanie. Weź mój aparat, Olek jest w tym. Jest. No. Elegancki. Dobra. No. Trójeczka. Bartek nie zdążył jeszcze zestawu zarzucić ponownie. Wędka tutaj leży. I drugie branie. Nie. Czekaj. Siedzi? Jest. Chodźcie, staniemy we dwóch. No, 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 no. Tak, tylko najgorsze, że siebie ciągniecie. No to ja się składam. Chyba rozkładam. Już ściągnęło kukurydzę tylko. Chłopaki we dwójkę holują. Podbiera kowy. Dobra, to kto podbiera pierwszy? Ja, bo ja się nie pierdolę, kurwa. Tak, bo masz małego troszkę. Nie masz, kurwa, małego. Dobra, dawaj go na matę. Dawaj na matę. Ty masz chyba coś większego, nie? Nie, poluzowałem, żeby ten, nie tym. Poluzował, żeby zdążył. Ja się swojego pozbywam. Tak, bo już tu podbierać jest.
elektryka. Co szarpać na maksa go, bo... Myślę, że jak na razie sama drobnica bierze. Na razie tak, drobnica weszła w łowisko. Wsadź podbierak. Jest podbierak. Nie ma. Tak można łowić. Tak zahaczoną rybę to ty sobie odhaczaj. Trochę tam trzeba chirurga, żeby to wyczepiać. Wiesz, że skalpelem to chyba. Czyli przynęta raczej ma średnie znaczenie. A, tam do stroju. Szybko, to proszę sobie ten ósmy. Proszę sobie ten ósmy. Następny. Druga ryba, którą złowiliśmy w koszyku, było właśnie coś takiego. Zanęta na dole, robale i znowu stopujemy zanętą u góry. Taki zestawik w koszyku i trzy ziarenka kukurydzy. Olek się przyucza, pierwszy raz będzie łowił na, będzie to rozdziewiczenie Olusia, jeżeli chodzi o The Method. Łowił to za duże słowo. Pilnował wędki. Jedynym życzeniem Olka była różowa kulka. Jego ulubiony kolor. Co się dzieje? No. My czekamy na te większe. Masz tutaj kibica. I co? Możecie... kompan, jak tylko jest czas. Możecie rozpraszać za bardzo. Madzia. Nie, ja dopinguję cały czas. Ciszą i spokojem, wyciszeniem. Madzia jest żoną wędkarza. Także może powiesz wszystkim żonom wędkarzy, żeby były takie wyrozumiałe jak ty. Myślę, że każda kobieta na swój sposób jest wyrozumiała, a jeśli też lubi ciszę i spokój, takie wyciszenie po całym tygodniu, to myślę, że to jest fajna rozrywka nie tylko dla faceta, dla kobiety czy dla całej rodziny. Także ja myślę, że każda kobieta powinna puszczać swojego męża nad wodę. Ze smyczy. Jeśli tym się interesuje. Bo to może być jedyna rzecz, która w życiu wychodzi poza włosami. Też. Taka jest prawda. Także dziewczyny, słyszałyście? Puszczać chłopaków nad wodę. Zdecydowanie puszczać. Wyciszają się i w cały tydzień nie ma problemów, jest cisza i spokój. I wieczorami są lepsi, nie? A jak? Pod warunkiem tak, że są jednak w nocy w domu. Nareszcie Gochu się doczeka z Madzią swojej pierwszej rybki. Wsadźmy do wody.
są emocje. O tak, on ci nie wsadzi. Złowił najmniejszego? Może się nie nagrało, nie? No. Tomek, zrób Gochowi fotkę. Ja zrobię. O ja! Bronię. Połóż, połóż. Trzymaj, ale chodź. Nie będziemy... Nie będziemy go... Czekaj, fotkę tylko Madzie zrobię. Chodź, trzymaj, Oluś, tą. Połóż tą rękę. Jakie zamieszanie w ogóle. O, Olek głowy. Popatrz, wyczepił się sam elegancko. Macie, trzymaj wędkę. Co Olu miało na kroku? Kulka Brown & Pepper. Ryby są chyba na naszym... Ty masz tu rybę życia, ty przez telefon rozmawiasz. Tomasz, weź się pokaż teraz. No. Olek akurat rękami ma peta. Ale trzymaj, to ja mu zdjęcie zrobię. Jest nagrywa cały czas. No. Do wody. Czekaj. Za późno. Trzymaj. Ale masakra! Ja polecenia. Kolejne branie. Nie, tak nie. Nie, nie jest duża. Bartego będzie zakrukowany. Jezu, tego Olo, to jest właśnie moc kija. Nie jest duży jak na to łowisko. O. Metoda działa. Łowisko działa. Dlaczego nie mówicie, że... Ała, haczyki ostre. Idąc tym drogą, to zaraz mi powinno być. Dobra. Nie, idąc tym drogą, przytrzymali tu rybę. A, bo 40 minut nie widzę. Jest kolejne branie Tomka. Na co teraz, Tomusz? To jest Antara. Czyli który? Bo ja się pogubiłem. Czosnkowy. Czosnkowy. Halibut moczony w czosnku. W oleju czosnkowym. Nawet Marta pochodzi i tak. Zaraz się zleje, ale rozmowy nie przerwie. To z kim rozmawia? Może z kochankiem? Tak. Jest taki właśnie. Jak ja jadę na ryby, to on do niej przychodzi, a jak ja zostaję z nią w domu, to on jedzie na moje ryby wyłowić. To na dwóch frontach cię odprawia.
Dlatego teraz Magdę mam ze sobą i wie. I ryby też pod kontrolą. Bartek też. Bartek ciągniesz? Koszyk zwija. On założył teraz koszyk 150 gram, żeby coś się działo. Znowu dublecik. Golec już jest. Nie no, taki olinak bym wciągnął. Powiem ci, on chyba bym spełnił swoje najskrytsze marzenia. Fotelem. Pod fotelem, przed fotelem, obok fotela. O, co on tu chodzi? Co to? Nie. Rany, no. No. Szczupak? Gdzie jest ten? Ty, zobacz, jaki on tu ma ranę jakąś, wiesz? Weź po dwierach. No, coś mi było. Obcy. Coś wam powiem, ślepy na jedno oko. Tak? No. Patrz na źrenicę prawego oka. No. A patrz na lewe oko. Aha, no. Łowiąc w Irlandii kiedyś poznałem jednego szczupaka, którego w tym samym dniu złapałem dwa razy. Po tym właśnie oku. Widzisz? Jest niewidomy na to oko. No. Nie wiem, dlaczego wziął. Twój poszedł? A to zawsze jest większy, jak się nie wyciągnie. Jak był tam daleko, to był mały, no, przy brzegu. Ty nie musisz jechać do domu? On rósł. On rósł w miarę. W miarę holu. W miarę szypy. A jak już się zerwał, to już była taka ryba, że ja pierdzielę rekord dzisiejszy. Bartek jedzie w ciągu, na pewno. Bartek ma znowu rybę. Życia. Popuść sobie tam hamulec. Jest. Idę. Szybkie rozkładanie podbieraka drugiego. Poczekaj, nie się zmęczy, chłopak. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Łukasz, chodź tutaj, pokaż. Jak są ryby zacięte? Wszystkie są zacięte w dolną wargę. To znaczy, że ryba po prostu następuje ten efekt samo zacięcia się ryby. Ona pobierając metodę z dna, podnosi ją i w dolną wargę po prostu się wbija haczyk. Wszystkie dzisiaj tak były zacięte. Nie wiem, dlaczego mi Bohu łowi ryby, a mi ręce śmierdzą rybami.
pewno ma gdzieś wasze zdjęcie. Olek za nim się zbierze. Opóźnienie coś masz dzisiaj. Ja mówię do Gocha, żeby ten... To nie założy. Moja ryba. Ja mówię do Mateusza. Nie, Mateusz, to nie, to musisz kulkę założyć. Właśnie porywa mękę z podwórki. Chodzia! Mówił pan. Ale akcja. My tu gadu. I za każdym razem miałam branie wtedy. Nie, twoje ale szczytówki. Zawsze jak odejdziesz, to ta ryba bierze. Ale co, na wolnym biegu zrzuciło z podwórki? No a nie. I tak na czarne, jak mieliśmy zapomnę. Też odszedł piwo do kolegi. Ja już nie robię więcej zdjęć, bo takich samych zdjęć nie będę robił. To ja zaraz przestanę nagrywać już, żeby to nie nudne się nie stało. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Czego Mateusz poddaje kija? Ryba holowana z kijem w dół holuje się spokojnie, nie robi żadnych takich gwałtownych odjazdów. Mało tego, dając kija w lewo powodujemy to, że ryba odchodzi w prawo. Dając kija w prawo powodujemy to, że odchodzi ryba w lewo. Ale to jest na rekord w tych wielkościach. Tak, coraz mniejsze. Daj na matę. I co? I znowu ryba zacięta? Idzie daleko. A nie, poza tym, poza obszar, poza na pewno bliskie. Jest najkrótsza. Ale ma czerwony ogon. Dobra, do wody. To co, brzydzisz się? Daj podbierakiem ją wstać. No popuszczony hamulec to idzie! Muszę gończej, bo holuję rybę. Ty weź zjedz snickersa, bo zaczynasz gwiazdożyć. No, weź się skręć ten hamulec. Czekaj, ojcu, robiłem, wiesz, gula. Chyba to zrób atmosferę budował. Zrób gula, atmosferę budował. Wiesz co? U Domina na stawach. Wiesz co, Tomek ci powie, gdzie on jest najmądrzejszy. Dobra, nie mów ty gwiazdo. Powiedz. Nie, ja nie mam wstydu. Tomek jest najmądrzejszy, ale najbardziej się wstydzi. Dobra, mów, ja się wstydzę. Weź, bo jestem teraz zaaferowany holowaniem. Nie, ładne ryby, takie po 3 kilo, czemu ty co powiedziałem? Na pewno największą. On tu kłopoty mówi. Daleko to jest ryba? Podwinowe, karta. Dobra, dobra, Pozdrawiamy tatę Bartka. Nie wiem, po tacie, bo... Tylko powiedział, że gula ojcu robi. Maka podbierze? Nie ma. Olo, weź matę. Moczyć jej nie trzeba, bo u Domina na stawach ryby tak często biorą, że same. Nie wyłączyłem jej ostatnio po prostu. Czekaj, pójdzie na powrocie tego. Ładny. Na kukurydze? Patrz, się dzieje kurwa z koszykami. Będzie to żubron. No chodźcie, pozwól, chodźcie za chwilę, wybierze. Chodź, wadać, gdzie z powrotem. Przekręć kartką. Do góry, znaczy zaraz się zbijanie. Mateusz, masz? Tak, mnie nie było. Nie, zaraz będzie branie. Mateusz, podnieś rękę do góry, ja zobaczę, gdzie jest żyłka. Dobra, przeszła, ty jest pod moją. Nie, wiesz, to jest mała ryba, nie? No, ja wiem, no ty było widzenie się, ty idziesz na ilość. Tak. I żeby jak najwięcej zamieszania zrobić, moją wędkę zwinąłeś. O, spróbuj sobie nabić, ten. Nie. Połóż tam, no. Połóż tą kulkę w tamto miejsce, nasyp nie. Sobie. Leci do sitka, wejdzie. Ładne. O, weź daj tam. Dobra, podobrałem kartę na 6 kilo, tutaj tego pod górę. Duży. O.
Magdaleno. O kurde. Nie, dajcie tam ten podbierak szybko. Chyba największy teraz, nie? To jest tak zwany gohurus. Uff. Nie podbierzesz go tym. Nie, dobra, niech do tam. Madzia, Madzia, szybciej, szybciej. Bo... Słuchaj, jest tam otwarty tutaj, są kolejne czerwce. No! Kto łowi najmniejszego? Ten, kto ma największego! A jutro jest otwarty. O, ho, ho, ho. Masakra. To jest dzisiaj największy kar. No w końcu jakiś godny kar. Godne zaufania. No Luś, weźmiesz aparat, wziąłbyś aparat? Mateusz, czekaj, jeszcze ja wezmę aparat. I Madzi zrobimy zdjęcie z tym karpiem. Ja nie wiem, czy ja go podniosę. Musisz. Z karpiem, ja razem do wody z nim wpadnę. Weź go, Mateusz, ściąg. Z tym sobie zdjęcie zrobię. Oluniu, żebyś ty... Potrzymasz ten? Ty, on wypluł twoje... Wypluł twoją kukurydzę. To jest ten twój, coś go holował. Mateusz, bo cię wykrutują. Zasnuj mu oko. Jest mniejszy od tego ze zwieńczycy chyba, nie? Tak. Mateusz, do mnie. Pomału będą wiem. Tu jedna. Ja się go nie boję. O Jezus, jak on jest ciężki. Mówiłem 4,56. 4,30. To stonać było. No chodź, chłopie, już. O Jezu, Łukasz, robaki jadłeś. A jak cię ugryzie? Tak, to są żaby. Pewnie, no. Mam, żywiar. I wcale ich jadł nie będę. Macia też. Słuchaj, jak kumka, ona się boi. Kumka? O, no to może to jest dziecko. Tak, dziecko, no. Tak, no, to był z zimy świeżak. Kumka. Ona nic nie kumka. Wiesz, Macie, jak to jest na żaby? Nie. On ale leży. Pewnie. On leży, ona leży. Leży, tak? On. Nie, coś tam było, że nie kuma. Rechota, ona nie kuma. Oluś ma rybkę w końcu. Czuć w ręku. Nie zbijaj do góry. Że holuje fachowiec. Się odgrywa. To może ten twój, co był taki duży. Ono chyba największa ryba w tym roku. Co? Zobaczymy, jak ją wykonujemy. A mamy dopiero marzec. Zawinął, nie? Zawinął. A to, żeby on zaraz żył, nie przeszedł. Tak, tutaj. Nie, dobra, odwinął się.
Następna. Paruwo w buzi. Na tego Robin Reda? Nie, nie. Na smaku kiełbasy. Na squida. Rzadki do smaku. Myślałem, że ta ryba tak śmierdzi mocno, a to w odbierach to wniosek. Jeszcze chyba nudne powoli robią tę karpie, co? Jak tak biorą? Przydałby się karać na wolę. Ale waleć? Jeszcze go koło ciebie, Olek, może do ciebie popłynie. Następna rybcia. Wiatr coraz większy się zbiera. Kilogramowy karaś, wiesz? Karaś? Nie, nie, możesz się schylać, akurat dobre ujęcie mam z tyłu. Mnie też, tylko kwestia czy wam mnie nie przeszkadza. Ale będzie wron latał na tym nagraniu. Mata wodą polana już czeka. Jest. Pięknie. Nie, daleko rzuciłem. Nie, 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 ten. Nie uwalnij. Tak, nie uwalnij go. Właśnie nie uwalnij go, on się już zaraz wyplątał w siatce także. Chłopaki, na filmie trzeba będzie policzyć, ile tych ryb jest złowionych, bo... No ja już też się zmówiłem. Ja nie wiem, Gochu chyba 6 albo 5. Oluś, Oluś. Oluś, Holuś. Oluś. Tym razem postaraj się. Już się postaraj. Się działa. Aha. Wytnij to. Wiesz czemu tak się stało? Wiem, bo poluzowałem. Nie. Nie, 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 nie. Dobrze, nie. Dobrze Bartek było, tylko ona po prostu się nie zapięła, bo ja widziałem kiedy było branie. Ona popłyn... po zapięciu popłynęła w jego stronę i się wyluzowała wtedy, wiesz? Ona się po prostu wypięła na ciebie. Jest, Olek ma coś ładnego chyba. Bo szarpnęło. Teraz zbijaj, no. On czy jak cię zobaczy przy brzegu, to odwrót zrobi. Jak idzie, to zbije, no. Dawaj, dawaj, dwie. Trzymaj, podbieraj, jak ja wezmę matę. Weź, Oluś.
Oluś, masz? Dobra. Wiem. Tomasz, wiem. Ja tylko chciałem odczepić tego. Tylko chciałem odczepić, no, jak on się nazywa? Ale wiesz... Zobaczmy. Karpia. Ale wiesz co, patrz, śmiejcie się, ale Olek trzeciego karpia ma, kurde. Ma. Ja się go boję, on miał dwa razy. O, ten ładny, królewski karpik. Wszystkie były królewskie? Jesteś pewny? Chcesz zdjęcie? Tak! Ja bo ja się nie pierdolę, kurwa. Tak, bo masz małego troszkę. Ty masz, kurwa, małego. Dobra, dawaj go na matę. Dobra, daj go. Daj na matę szybciutko. Nie, poluzowałem, żeby ten, nie śpią mi się. Poluzował, żeby zdążył, żeby się zdążył wymęczyć. No. Posz. Dobra, tutaj. Tomasz, uśmiechnij się. Ło, ho, ho, ho. A, to poczekaj, to Olek głowy, tak? Olek głowy. Następna rybka. No ten tak szybko nie idzie do mnie. Widzisz, Olek, patrz. Podnosisz pik do góry. Chciałbym przyjechał do spadła. Ale by była hadara, jakby się spadła, Jezu. Ja bym garść peletu. Jeśli ja daję w lewo, ryba odejdzie mu w prawo. Całowały... Dotknąłeś go ustami? Tak. O, oj.
Na razie idzie ładnie. O, jak kulka. Następną żabkę. Możesz jej buzi jeszcze dać. I wypuścić. Smoka, nie. Wypuść. No nie buź. A zmieni się w księcia. Pierwszy. Zmieni się w księcia. No weź ją wpuść. Kończymy, zbliża się godzina 14, także jak widzieliście, wyjątkowy odcinek karpiowy. Wprawdzie jesteśmy na stawie komercyjnym, ale żadna woda PZW takich ryb nie gwarantuje na chwilę obecną. Metoda The Method angielska, jak widzicie, działa, spisuje się. I jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj zauważyć, co Tomek już mówił wcześniej, ale nie nagraliśmy. My nie nastawialiśmy się dzisiaj na karpie jakieś powyżej 10 kg, bo jak widzicie, chłopaki nawet nie mają wędek karpiowych, tylko to są zwykłe fidery. Wędki fiderowe, więc... A mimo wszystko karpie brały, nie? Nie są to karpiówki. Także zapraszam na następny odcinek Ryby, ryby, ryby. Jak wam się podobało, łapka w górę. Te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, kliknijcie subskrybuj i zapraszam następnym razem. Cześć. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.